To, że stal ma większą wytrzymałość niż drewno, chyba już wie każdy. Ale czy wiecie, jaki kształt ma największą wytrzymałość na obciążenia? Żeby to sprawdzić, przeprowadzimy eksperyment. W tym celu wydrukowałem kilka kształtów na drukarce 3D. A są to trójkąt równoboczny, walec, sześciokąt oraz prostopadłościan. Żeby przeprowadzić to doświadczenie, musimy jeszcze zbudować stanowisko doświadczalne. Więc do roboty! Mojego stanowiska doświadczalnego wykorzystałem dwie proste deski i kilka prętów stalowych. Teraz, kiedy mamy już zrobione nasze stanowisko doświadczalne, możemy przejść do wykonywania naszego eksperymentu. Pierwszy eksperyment wykonamy na prostopadłościanie. Do obciążania wykonanych kształtów wykorzystam kostkę brukową. Każda kostka waży około 3 kg. W prawym górnym rogu ekranu cały czas będziemy widzieć ilość ułożonej kostki. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć, ile kostki zostało ułożone, zanim prostopadłościan się złamał. Nadszedł czas na sprawdzenie, jak poradzi sobie walec. Kształtem do doświadczenia jest trójkąt. Ostatnim testowanym kształtem jest sześciokąt. W poprzedniego filmiku o konstrukcji mostów z makaronu dowiedzieliście się, że najlepszym kształtem do konstrukcji mostów są trójkąty. Na naszym doświadczeniu wyszło, że największe obciążenie wytrzymał prostopadłościan. Jak myślicie, dlaczego tak się stało? Odpowiedzi możecie zamieszczać na naszym profilu na Facebooku pod postem, który niedługo tam się pojawi. Na autorów najlepszych odpowiedzi czekają nagrody.